Hejka, jestem Edyta i dzisiaj opowiem Wam o 10 książkach, które przeczytałam w lutym. Zaczęłam miesiąc od Roku Magicznego Myślenia Joanne Didion w przekładzie Hanny Pasierskiej. Jest to autobiograficzna książka amerykańskiej dziennikarki, pisarki, która zresztą niedawno zmarła, o żałobie po nagłej, niespodziewanej śmierci męża i jednoczesnym też zmaganiu się z ciężką chorobą córki i permanentnym strachem o jej życie. Więc o takim bardzo trudnym okresie w życiu autorki. Ja, tak jak mówiłam Wam w poprzednim filmie, lubię temat śmierci, temat żałoby, straty. I spodziewałam się, że ta książka będzie troszkę bardziej uniwersalna i troszkę bardziej taka eseistyczna, wzniesiona na, powiedzmy, metapoziom, a mniej zanurzona stricte w prywatnym życiu Didion. Chociaż no to też nie jest takie czarno-białe, bo książka miała i takie fragmenty. Mówiąc o tym, że jest zanurzona w prywatnym życiu, mam na myśli momenty, kiedy Didion na przykład przywołuje bardzo wiele nazwisk osób, których nie znam, o których nigdy nie słyszałam, bo to są osoby z jej otoczenia, z takich środowisk literackich, inteligenckich, powiedzmy kulturalnych. Albo pisze o wydarzeniach ze swojego życia, o jakichś wyjazdach z mężem do miejsc, które dla mnie są absolutnie nieosiągalne ze względu na inny status życia, inną pozycję, w ogóle inny moment życia, w którym jestem, inne warunki. Więc to było dla mnie troszkę nużące i te fragmenty mi się trochę ciągnęły, dlatego że mnie to po prostu średnio interesuje. Sięgałam po tę książkę raczej oczekując właśnie czegoś skupionego na radzeniu sobie ze stratą. To nie znaczy, że takich fragmentów też nie ma, bo całkiem sporo takich kawałków dla siebie znalazłam w Roku Magicznego Myślenia, takich refleksji, które pokrywały się z moimi, takich myśli, odczuć, przeżyć, które ja też miałam po stracie bliskiej osoby, ale nie umiałam ich nazwać albo po prostu nie chciałam, bałam się je nazywać, a Didion też tutaj jest bardzo szczera przed samą sobą i bardzo wprost pisze, nazywa rzeczy po imieniu, nie owija po prostu w bawełnę i to daje takie poczucie właśnie, że jest z nami szczera i że ma bardzo to wszystko już przemyślane, przepracowane, wszystkie te trudne doświadczenia. To jest troszkę takie studium przypadku. Ona traktuje samą siebie z przeszłości z pewną dozą dystansu i obiektywizmu, na ile to w ogóle jest możliwe. Pisze wielokrotnie o tym, że po stracie męża miała poczucie, jakby, powiedzmy, miała za chwilę postradać zmysły, jakby nie miała już zdolności do racjonalnego myślenia i właśnie włączało jej się ciągle to magiczne myślenie, takie albo gdybanie, albo szukanie jakichś wróżb, które mogłyby zwiastować właśnie tę nagłą śmierć jej męża. Albo w codziennym życiu jakichś takich znaków właśnie związanych z jego śmiercią i właśnie ze smutkiem i z rozpaczą, z frustracją, złością miesza się też takie duże poczucie zagubienia w całej tej sytuacji. Dla mnie te fragmenty mniej uniwersalne i bardziej związane z taką prywatną częścią nie wpłynęły na ogólny dobry, moją dobrą ocenę tej książki i takie satysfakcjonujące doświadczenie z lektury. Ona mi dość sporo dała, dość mnie też emocjonalnie poruszyła. Czytałam w recenzjach, że wiele osób pisało, że było bardzo zdystansowanych i że w żaden sposób nie potrafiło się utożsamić z tym, co było tutaj zawarte, ale ja zupełnie nie miałam takiego wrażenia. I mnie to w znacznym stopniu było bliskie, dlatego jestem zadowolona z tej lektury. Kolejna książka to jest powieść, która uratowała moje samopoczucie tuż przed i tuż po najtrudniejszym egzaminie w sesji.
co teraz się wydaje trochę błahą sprawą w kontekście tego, co się dzieje na świecie, ale uwierzcie mi, że wtedy dla mnie nie było. Jest to Hrabia Monte Cristo Aleksandra Dima. Ja tutaj mam to dwutomowe wydanie z wydawnictwa MG. One jest w tłumaczeniu Klemensa Łukasiewicza. I co my tutaj mamy? Na początku poznajemy Edmunda Dantesa, młodego mężczyznę, który wraca do Marsylii po rejsie statkiem, w którym właśnie objął stanowisko kapitana. Poprzedni kapitan zmarł w trakcie właśnie tamtego rejsu, więc wraca w glorii i chwale, powiedzmy, wraca z sukcesem i też w dość przyjemnych okolicznościach, dlatego że niebawem ma poślubić swoją ukochaną Mercedes, która czeka na niego w tej Marsylii, ale okazuje się, że Edmund nie jest jedyną osobą, która kocha Mercedes i która pragnie jej ręki. No i też sprawę pogarsza fakt, że te ambicje i sukcesy Edmunda powodują, jak to zwykle bywa, zazdrość w niektórych osobach z jego otoczenia i właśnie te dwie rzeczy połączone jeszcze z takim zadaniem, które Edmund dostał wcześniej od poprzedniego kapitana statku, które było związane z przekazaniem jakichś wiadomości komuś i to były, powiedzmy, dość enigmatyczne okoliczności tego wszystkiego i to doprowadziło do anonimowego donosu, według którego Dantes miałby być bonapartystą i przez ten donos trafił na 3 lata do więzienia. Kiedy wyszedł z więzienia, już był zupełnie innym człowiekiem, wyszedł też do innej rzeczywistości, przybrał pseudonim Hrabiego Monte Cristo i zaplanował zemstę na osobach, które sprawiły, że w taki sposób potoczyło się jego życie. I o tym właśnie jest ten grubasek, którego czytałam dość długo, właśnie ze względu na to, że nie mogłam się tak do końca zatracić w tej historii, bo miałam inne rzeczy na głowie. Ale nie żałuję ani minuty spędzonej z tą książką, bo to jest jedna z tych monumentalnych, rozbudowanych powieści, w które się wsiąka całkowicie i z których później w ogóle trudno jakoś wyjść myślami i zabrać się za jakąś inną książkę. Ona jest w bardzo przemyślany sposób skonstruowana. Dużo tutaj wątków, dużo tutaj postaci i dość skomplikowana intryga, bo bardzo wielopłaszczyznowa i ta zemsta dotyczy różnych osób, właśnie na różnych polach, czasami takim typowo społecznym, czasami ekonomicznym. I to jest wszystko tak świetnie przez Dima przemyślane i tak świetnie poprowadzone. Ta powieść jest genialnie skonstruowana według mnie, jeśli chodzi o zrozumiałość tego wszystkiego, klarowność, łatwość połapania się w tym, co się dzieje. Ale też dynamikę akcji i możliwość ciągnięcia się i zaangażowania w to, co się dzieje. Przemiana bohatera, to wszystko, co na nią wpłynęło, cały ten jego background, ta jego niejednoznaczność, też moralna, jego różnych wyborów życiowych, cała kompleksowość Hrabiego Monte Cristo, to jest naprawdę mistrzostwo świata. Bardzo lubię, kiedy w jakiejś powieści, takiej rozbudowanej, długiej powieści, monumentalnej powiedzmy, jest dużo bohaterów, ale każdy z nich jest taki pełnokrwisty i każdemu z nich jest poświęcona uwaga i też każdy ma swoje miejsce w całej historii, swoje znaczenie i tutaj właśnie tak jest. Postać księdza to jest jedna z moich ulubionych postaci. Jeśli ktoś czytał, to wie. I to w ogóle był jeden z moich ulubionych wątków. Właśnie wątek księdza. I wszystkie te momenty, kiedy Edmund już jako hrabia Monte Cristo spotykał się ze swoją ukochaną. O Boże, to były takie emocje. I też niejednokrotnie uroniłam łezkę. Nawet jeśli ona się Wam nie będzie podobać, bo wiadomo, gusta są różne, ale Nawet wtedy myślę, że docenicie właśnie konstrukcję i sam zamysł i to, jak sprawnie Dima poprowadził wszystkie te wątki i podomykał je na końcu, także to wszystko ze sobą grało. Wiadomo, że są tutaj takie momenty, powiedzmy trochę teatralne, trochę takie nadmuchane. To jest dość symptomatyczne, wydaje mi się, dla powieści tamtego okresu, w ogóle dla powieści przygodowych, że no są takie na przykład zbiegi okoliczności, które wiadomo, żeby się w realnym życiu nie zdarzyły, ale też nikt nie chce nas przekonać, że one mogłyby się zdarzyć, bo taka jest konwencja i po prostu to wpisuje się w
konwencję gatunkową, więc jakby to nie zgrzyta i to nie jest żadnym minusem. Trzeba po prostu trochę no, dać się ponieść temu, co ta książka oferuje i to, jakie w niej działają procesy i jakie są zasady tej historii stworzonej przez Dimasa. Dużo bardziej mnie ta książka wciągnęła niż Trzej Muszkieterowie. Też Trzech Muszkieterów czytałam no, ładnych parę lat temu, więc może po prostu byłam trochę za młoda na tamtą książkę i ze zbyt małą uwagą ją przeczytałam, ale tutaj naprawdę wciągnęłam się bardzo mocno. Potem jeszcze sobie robiłam notatki z tego, co w tej książce mi się tak wyjątkowo podobało. Myślę, że zostanie ze mną na długo i że będzie w gronie takich książek, które są wyjątkowo mi bliskie. Może nawet kiedyś będzie jedną z ulubionych. Kto wie. Więc bardzo Wam polecam i tak się cieszę, że w końcu to przeczytałam, bo po prostu wieki z tym zwlekałam. Ze względu na to objętość, ja tak mam z takimi grubymi książkami, że jakoś tak trochę mnie onieśmielają i trochę się boję, że w nich utknę gdzieś po drodze. Ale absolutnie tak nie było, więc bardzo Wam rekomenduję, bo to jest świetna przygoda. Następnie mam książkę, która jest bardzo wyjątkowa, dlatego że miesiąc temu napisała do mnie moja widzka, Natalka, która ma 17 lat i wydała swój tomik opowiadań Bezgłos i właśnie zapytała mnie, czy chciałabym go przeczytać i zrecenzować, co było bardzo kochane z jej strony. Naprawdę, Natalia, bardzo doceniam, że podzieliłaś się ze mną tym, co stworzyłaś, tym, co udało ci się wydać. Jeszcze raz ci ogromnie gratuluję, bo to jest super, myślę, pierwszy krok w stronę tego, żeby pisać i publikować, dzielić się ze światem dalej tym, co ci w duszy gra. To jest zbiór opowiadań, które są dość zróżnicowane, ale łączy je tytułowy motyw bezgłosu, który oznacza najczęściej jakąś pustkę, odebranie prawa głosu albo niemożność zabrania tego głosu z różnych powodów. Przewija się tematyka relacji rodzinnych. Często w centrum są młodzi ludzie, osoby zagubione, szukające gdzieś swojego miejsca w świecie, który funkcjonuje na zupełnie innych zasadach niż oni by chcieli i niż czują w środku, że powinno być. Świat tutaj jest taki pełen chaosu, pełen metaforycznie pojmowanej kakofonii dźwięków i w tym wszystkim właśnie, z tym wszystkim kontrastuje tytułowy bezgłos, który towarzyszy bohaterom. Niektóre opowiadania są w 100% realistyczne, ale w niektórych pojawiają się takie fantastyczne wątki. Pokusiłabym się o stwierdzenie, że trochę to jest realizm magiczny. Nie wiem, czy Natalia się tutaj ze mną zgodzi, ale takie różne oniryczne, fantastyczne motywy. Wrażliwość Natalii, metafory, które ona tworzy, żeby mówić o bardzo trudnych doświadczeniach, smutnych przeżyciach, bardzo dużo smutku jest w ogóle w tych utworach. To wszystko poruszało moje czułe struny. Wielokrotnie byłam wzruszona, czytając te opowiadania, albo przygnębiona, ale też podobały mi się i ujmowały mnie fragmenty, które jednak dawały nadzieję. W ogóle samo umieszczenie w centrum tutaj tych indywidualnych jednostek, które chcą żyć na swoich zasadach i nie podążają tak oportunistycznie za tym, co dyktuje im otoczenie, to już samo w sobie niesie jakąś nadzieję i to sprawiało, że nie pogrążaliśmy się tak zupełnie w tym smutku, melancholii, przygnębieniu. To, jak dojrzale Natalia umie przekazać ten smutek, tę tęsknotę, to poczucie niezrozumienia, jak umie to czasami wyrażać wprost, a czasami ukrywać za takimi poetyckimi frazami albo właśnie onirycznymi motywami, jakimiś metaforami, jest bardzo godne uznania według mnie. I Natalia też ma bardzo charakterystyczny sposób opowiadania. Po pierwsze, charakterystyczny styl pisania, a taki dość lakoniczny, dość precyzyjny, a jednocześnie nie boi się takich ładnych, kwiecistych zdań. Takie połączenie jakby prostoty i poetyckości, metaforyki, takiego
takiej estetyki języka. I też w specyficzny sposób prowadzi te historie. One są w ogóle w większości bardzo krótkie. Wszystkie są bardzo krótkie. Czasami na jedną stronę, czasami na dwie, cztery, to już jest chyba maks, albo pięć. Więc to są bardzo krótkie formy, które zostawiają duże pole do jakiejś własnej refleksji, własnej interpretacji. One czasami są bardziej dosłowne, a czasami zupełnie enigmatyczne. Myślę, że żeby w tym wieku, na początku swojej drogi tak naprawdę w pisaniu, mieć już taki charakterystyczny sposób opowiadania, to jest naprawdę duża rzecz. I bardzo, bardzo Natalii gratuluję, że już sobie taki swój sposób, styl opowiadania wypracowała. Jedyne, do czego mogłabym się przyczepić i co trochę mi przeszkadzało w lekturze, przyznaję, to taka strona stricte redakcyjna, brak rzetelnej korekty, bo całkiem sporo w tej książce jest błędów językowych, błędów interpunkcyjnych, nawet nie literówek, ale właśnie od tej strony formalnej często pojawiają się na przykład niezręczności językowe, które trochę wybijają z tego flow, w które się wchodzi, bo Natalia potrafi naprawdę hipnotyzować słowem i całym tym klimatem, który ona tworzy. Umie też posługiwać się takim zaskoczeniem, bo często decyduje się na dość specyficzne, zaskakujące rozwiązania, więc to jest wszystko bardzo fascynujące, ale właśnie te momenty, kiedy pojawiają się jakieś błędy językowe, coś zgrzyta, nawet czasami intuicyjnie się czuje, że jakaś fraza jest jak taki niedopasowany puzzle w układance, to trochę wytrąca z tego zafascynowania i oczarowania pisaniem Natalii, więc ja też rozumiem, że ta książka została wydana w małym nakładzie, nakładem w ogóle miesięcznika Kreatywni, miesięcznika społeczno-kulturalnego, więc wyobrażam sobie, że ta redakcja, ta korekta nie jest, ten proces nie wygląda tak jak w dużym wydawnictwie, więc rozumiem to, ale myślę, że ta książka właśnie dużo by zyskała, gdyby poddać ją takiej dokładnej, rzetelnej redakcji. I wtedy już można by się po prostu rozkoszować tym, w jaki sposób Natalia pisze i jakie świetne ma pomysły i jak w ogóle wnikliwie obserwuje świat i jak dużą ma wrażliwość, więc bardzo się cieszę, że mogłam tę książkę przeczytać. A jeśli wy chcielibyście zapoznać się z bardzo obiecującym tomikiem młodej autorki, to zostawiam wam link w opisie do Instagrama Natalii, możecie się z nią skontaktować i kupić jej tomik, bo ma jeszcze kilkadziesiąt egzemplarzy u siebie, więc bardzo was zachęcam i ogromnie ci dziękuję, Natalia. Myślę, że jestem przekonana, że jeszcze o tobie usłyszymy i że będę trzymać w rękach kiedyś jeszcze kolejną twoją książkę i będę mogła śledzić to, jak się rozwijasz. Przeczytałam też pierwszą książkę z serii skandynawskiej, moją pierwszą książkę z serii skandynawskiej, Bliznę. Autorką jest Audur Ava Olavsdottir, a tłumaczył to Jacek Godek. To jest powieść o mężczyźnie, który czuje ciągły, pogłębiający się brak satysfakcji z własnego życia do tego stopnia, że decyduje się na samobójstwo i wyjeżdża do innego kraju, żeby aż tak mocno nie zranić swoich bliskich. Jakoś tak tym dystansem, fizycznym dystansem chce zmniejszyć siłę rażenia tego, co chce zrobić. Wyjeżdża w ogóle do kraju, w którym panuje wojna, więc ja to czytałam jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie i to nie miało dla mnie aż takiego mocnego wydźwięku. Znaczy i tak miało, ale no nie miało takiego aktualnego, jakby miało teraz. Wyobrażam sobie, że czytanie tego teraz musi być zupełnie innym doświadczeniem. To jest w ogóle książka islandzka, moja pierwsza w życiu islandzka książka. I była w porządku, była dobra, to był dobry początek z tą serią. Aczkolwiek myślałam, że poruszy mnie bardziej, dlatego że mam wrażenie, że o ile w trakcie czytania ona mnie przekonywała i podobało mi się to, jak ona została napisana, zwłaszcza właśnie takie bardzo trafne frazy, cały styl autorki, tak kiedy już ją skończyłam, zamknęłam, to jakoś tak przeleciała przeze mnie i nie zostawiła we mnie nic za bardzo.
taka książka do przeczytania i do odłożenia. Może za bardzo byłam nastawiona na to, że będzie to coś takiego bardzo mocnego emocjonalnie, ale ja się aż tak nie zaangażowałam. Siedzimy tutaj w głowie bohatera i może gdybyśmy siedzieli w niej dłużej i mogłabym bardziej wnikliwie poobserwować to, jak przebiega jego proces myślowy, to byłabym bardziej zaangażowana i bardziej by ta książka we mnie została. Ale no, jest stosunkowo krótka, więc to jakoś tak przelatuje szybko. Jest też troszkę dziwna dynamika w niej, zwłaszcza już za połową. Ale miało to coś w sobie, na pewno było dość zaskakujące dla mnie, to nie było coś, czego się spodziewałam od początku, więc ma to swój urok. Podobały mi się też takie refleksje bohatera, refleksje na chłodno o tym, czy wnosi coś do świata, czy jego istnienie w ogóle ma sens i w świetle tego ostateczny wydźwięk tej książki, nie będę mówiła nic więcej, bo nie chcę wam psuć zabawy, nie wiem czy zabawy, ale satysfakcji z lektury, jeśli chcecie ją przeczytać, więc była w porządku, ale nie była niczym, o czym będę jakoś bardzo dużo myśleć, tak mi się wydaje. Przeczytałam też Dewocję Anny Ciarkowskiej. Jest to powieść pisana w formie spowiedzi. Spowiedzi kobiety, która mieszka na wsi, gdzie żyje w zamkniętej, bardzo pobożnej, ekstremalnie wręcz religijnej społeczności. Bałam się generalnie, że ta książka będzie miała negatywny albo nawet taki agresywny i pełen poczucia wyższości wydźwięk wobec właśnie osób kultywujących dewocyjną wiarę i że będzie taka nieprzyjemna i bardzo krytyczna wobec zaściankowych społeczności. A tak nie było. I to mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, że w tej książce było bardzo dużo zrozumienia, było pokazane, co ta wiara w ogóle różnym ludziom daje i to był bardziej portret tej społeczności, ukazanie tego, jak się w niej żyje, niż jakaś ocena, krytyka. Nie było takich, wiecie, negatywnych emocji w tej książce. Ta forma spowiedzi, takie krótkie, urywane fragmenty, które dają wrażenie, jakbyśmy naprawdę słuchali opowiadanej na żywo historii z życia, często bardzo emocjonalnej, chaotycznej, takiej rwanej, na początku trochę mi przeszkadzała i myślałam, że to się wszystko nie ułoży w taką spójną całość, ale koniec końców mogę powiedzieć, że sprawdziła się ta forma u mnie. Nie jest to może nic jakiegoś bardzo odkrywczego, bardzo nowego, świeżego, ale utuliła mnie ta książka, myślę, że tak mogę powiedzieć. Bliskie mi jest przesłanie mówiące, że największym cudem jest tak naprawdę otwarcie się na drugiego człowieka i to, jakie właśnie są tutaj konkluzje, jakie, powiedzmy, prawdy płyną z całej tej historii, to w jaki sposób ona została przedstawiona, jak autorka jest bardzo czuła na otaczającą ją rzeczywistość, na ludzi, taka otwarta. Więc bardzo mi się ta książka podobała, dużo bardziej niż myślałam, że będzie. I niż na początku. Nawet na początku, jak byłam jakoś na 50. stronie, to pisałam wam na Instagramie, że tak średniawka w sumie, ale no koniec końców bardzo pozytywnie ją oceniam. Był sobie chłopczyk Ewy Winnickiej, to jest reportaż dla osób, które interesują sprawy kryminalne, bo to jest o Szymonku z Będzina. Pewnie o nim słyszeliście. W 2010 roku w Cieszynie w stawie wyłowiono ciało małego chłopca, którego ustalenie tożsamości było ogromnym problemem dla policji i całe to dochodzenie trwało kilka lat. Ale w końcu policja doszła do rodziny chłopca, rodziny, której historia jest pełna przemocy, pełna patologii. I tutaj właśnie mamy przebieg śledztwa, kolejne działania policji, często o charakterze takiego szukania po omacku tak naprawdę, na przykład sprawdzania, kto kiedy kupił kurtkę, w którą był ubrany chłopiec, albo kto kupował pieluchy. To była taka dość chaotyczna praca ze strony służb. No i mamy też historię właśnie tej rodziny, aczkolwiek dość mało pogłębioną i to mnie troszkę rozczarowało. Znaczy, w ogóle ta książka jest krótka, więc można było się tego spodziewać, że ona będzie bardzo informacyjna, taka faktograficzna i mało wnikająca gdzieś tam, wiecie, w szczegóły. Ale mimo wszystko uważam, że można by to zrobić w bardziej
pogłębiony sposób i też na pewno uspójnić jej formę, bo ona była troszkę dziwna momentami pod takim względem, że właśnie stawała się niespójna, kiedy na przykład na koniec dodała autorka historię Zagłębia, która była w ogóle oderwana, wyrwana z kontekstu i były tutaj takie drobne elementy, które jakoś nie pasowały i zgrzytały. Są też jakieś nieścisłości, niedopowiedzenia, więc wydaje mi się, że można by tę książkę jeszcze trochę dopracować. Przynajmniej tak to wygląda z mojego punktu widzenia. Co nie zmienia faktu, że strasznie ta książka była bolesna do czytania. Ta część historii Szymonka i jego rodziny, tego co tam się działo i jak na to reagowało otoczenie, była wstrząsająca i było mi aż niedobrze momentami. Naprawdę okropnie się o tym czytało. Na pewno nie dla osób o słabych nerwach, takich, które jakoś bardzo, bardzo takie książki potem odchorowują. Też tak, do takich należy, ale ja akurat jakby świadomie po nie sięgam i dawkuję sobie takie mocne przeżycia. Ale też mam poczucie, że czytanie takich historii sprawia, że jeśli takie rzeczy zdarzyłyby się obok nas, to nie bylibyśmy obojętni. Przynajmniej taką mam nadzieję, bo nigdy nie byłam w takiej sytuacji, kiedy miałabym wybór, czy zareagować na jakąś przemoc dziejącą się pod moim nosem. Ale chcę wierzyć i chcę mieć nadzieję, że właśnie czytanie takich książek uwrażliwia i poznawanie takich historii. Więc tak. Sama w sobie książka średnia, ale no na pewno zapoznanie się z tą historią dużo mi dało. Niepokój przychodzi o zmierzchu, Marieke Rukasa Rinewelt w przekładzie Jerzego Kocha. To jest książka nagrodzona Bookerem w 2020, która wywołuje ogromne kontrowersje i absolutnie się nie dziwię, dlatego że ona nawet we mnie samej wywołuje bardzo sprzeczne odczucia. Powieść o rodzinie mieszkającej na holenderskiej wsi, bardzo wierzącej rodzinie, takiej wręcz konserwatywnej, protestanckiej, która akurat mierzy się ze śmiercią, tragiczną śmiercią jednego z członków. Boginie topi się brat głównej bohaterki, która w ogóle jest taką dość dziwną jednostką. Ona jest w takim młodym wieku nastoletnim, wydaje mi się. Albo nawet jeszcze przed nastoletnim. I jest outsiderką, ma takie swoje dziwne zachowania, co nie budzi zachwytu w jej rodzicach, delikatnie mówiąc. Trudno jej się trochę odnaleźć w społeczeństwie, nawet w swojej własnej rodzinie. I obserwujemy właśnie to, jak oni sobie radzą jako rodzina i każdy z jej członków na swój sposób ze stratą chłopca. Ale z punktu widzenia tej jego siostry. O matko, strasznie dziwna jest ta książka. Po pierwsze, ona jest bardzo naturalistyczna i bardzo obrzydliwa momentami. Naprawdę bardzo. To znaczy, dużo tutaj jest takich fragmentów związanych z fizjologią człowieka, bardzo dosadnych. Mnie trochę to momentami odrzucało, chociaż ja nie jestem jakoś bardzo wrażliwa na takie rzeczy w książkach, ale tutaj tego było naprawdę dużo. I mocne były te fragmenty chwilami. Nawet miałam wrażenie, że to już jest troszkę za dużo i że za bardzo ta książka jest naładowana taką degrengoladą i taką patologią. W ogóle myśli tej dziewczynki i jej rodzeństwa idą w taką dość niepokojącą stronę. One właśnie przez wychowywanie się w takim specyficznym otoczeniu i przez taki rygor i surowość rodziców i ten klimat, w którym zostały wychowane, są trochę obsesyjne i myślą o rzeczach, o których nie powinny myśleć w tym wieku. To budzi ogromny dyskomfort, czytanie o tym. Ale jest w tej książce mimo wszystko też coś takiego, co przyciąga i co każe czytać dalej. Nie jestem dokładnie w stanie określić co, ale może właśnie ta taka
prawda i taka bezkompromisowość. Relacje rodzinne tutaj zostały ciekawie ukazane i ciekawie było śledzić dynamikę między członkami rodziny i to właśnie jak oni sobie radzą z tą stratą, z tą sytuacją, której się absolutnie nie spodziewali. Jakie różne formy może przybrać żałoba. I też jako, że właśnie śledzimy to z punktu widzenia tej dziewczynki, która jest nieco zagubiona, ona nie do końca rozumie to, co się dzieje wokół niej, to, co robią na przykład jej rodzice, to budzi też takie skonfundowanie w samym czytelniku i trochę trudno nam jest zrozumieć motywację niektórych osób, dlaczego niektóre rzeczy się dzieją. Więc całkiem taka sugestywna jest ta książka. Ale też, no nie powiem, żeby czytanie jej było przyjemnym doświadczeniem, a wręcz przeciwnie. Nie jestem przekonana, czy ona jako całość do mnie trafia i czy uważam ją za jakoś wyjątkowo wartościową na rynku literackim, czy ona jakoś tak bardzo się wyróżnia w mojej ocenie. Ale na pewno jest czymś całkiem interesującym. Blaski i cienie pracy mózgu Semira Zekiego to jest książka popularno-naukowa i przełożyli ją Anna i Marek Binderowie. Semir Zeki jest autorem teorii neuroestetyki, czyli badania neurologicznych podstaw naszej percepcji estetycznej, co jest w ogóle bardzo ciekawą rzeczą i bardzo mnie interesuje też w kontekście tego, że studiuję historię sztuki i mam z tą sztuką na co dzień styczność, ale też z literaturą. Semir Zeki pisze o tym, że mózg tworzy pojęcia, żeby móc generować wiedzę i jakby pojmować rzeczy wokół nas przez właśnie nazywanie ich i stawia pytanie, czy możliwym jest, że w takich dziedzinach jak literatura, sztuka, muzyka, my te, a raczej nasze mózgi tworzą te pojęcia na podobnej zasadzie, co jeśli chodzi o świat zmysłowy i czy tworzenie pojęć odnosi się zarówno do takiej prostej percepcji codziennej, jak i działań artystycznych. I jego odpowiedź jest twierdząca. Właśnie do tego próbuje nas tutaj przekonać i to nam wyłożyć. Pierwsza część tej książki to jest teoria. Jest nam wyjaśniane, czym są pojęcia wrodzone, nabyte, jak działa mózg, jaką funkcję na przykład pełni umiejętność abstrahowania dla ludzkiego poznania, jak postrzegamy zmysłami i tak dalej, a w drugiej części za pomocą tych narzędzi, które nam już przedstawił i wypracował w pierwszej części, zajmuje się konkretnymi przykładami dzieł literatury, dzieł sztuki i ich analizą z wykorzystaniem właśnie tych narzędzi i też na przykład pojęcia miłości i próbuje znaleźć coś uniwersalnego w tym pojęciu, co jest uniwersalne po prostu dla człowieka ze względu na to, jak on buduje sobie pojęcia mózgowe. To było fascynujące. Naprawdę. Nigdy wcześniej nie patrzyłam na takie dziedziny jak właśnie sztuka czy literatura, które są mi tak bardzo bliskie, ze strony typowo neuronaukowej, neurobiologicznej, co mogłoby się wydawać, że jest płyca, ale z drugiej strony właśnie budzi taką fascynację tym, jak działa ludzki mózg i tym, dlaczego na przykład postrzegamy jakieś dzieła sztuki jako piękne. Czy jest w ogóle coś takiego jak uniwersalne piękno? To są bardzo ciekawe, ciekawe kwestie, zwłaszcza jeśli spojrzymy na stronę, w którą idzie sztuka, na sztukę współczesną, w której no, jednak pojęcie piękna nie jest już tym kluczowym pojęciem, które jakoś definiuje artyzm i dzieło sztuki, to czy dany twór nim jest, czy nie. Jeśli chodzi o te przykłady z kultury, które Semir Zeki przywołuje, to pisze tutaj na przykład o Cezanie, o Michale Aniele, w ogóle o zjawisku non finito i o takim jego neurobiologicznym podłożu. To było bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. O Dantem, o śmierci w Wenecji Mana, o Tristanie i Izoldzie Wagnera, więc bardzo, bardzo takie różnorodne przykłady i wnikliwie dość zanalizowane. Chwilami trochę redundantne, to znaczy wielokrotnie jest powtarzana nam jedna myśl, zwłaszcza już przy tej analizie dzieł i mnie już to troszkę
irytowało, bo czułam się trochę traktowana jak idiotka, ale być może to jest potrzebne w takich analizach. Nie wiem, to takie bardzo subiektywne odczucie, że dla mnie czasami było zbyt powtarzalnie, ale koniec końców bardzo, bardzo dla mnie była taka rozwijająca ta lektura i poszerzająca gdzieś tam moje horyzonty. Czytałam też Kto zabił mojego ojca, Edwarda Louisa, w przekładzie Joanny Polachowskiej, ale o niej będzie osobny odcinek Zapauzuj, więc nic o niej teraz już nie mówię. A ostatnia książka, o której chcę powiedzieć, to Dzikie Królestwo, Jean Phillips. Tłumaczył ją Zbigniew Królicki. To jest thriller psychologiczny, który dzieje się w zoo. Do tego zoo wybiera się matka z 4-letnim synem, ale akurat trafiają na taki niefortunny, delikatnie mówiąc, moment, kiedy następuje tam atak dwóch uzbrojonych mężczyzn, którzy strzelają do ludzi i do zwierząt, i ta bohaterka z synem muszą się ukrywać i czekać z niecierpliwością na przybycie policji, co niestety albo stety dla rozwoju akcji mocno się przeciąga. Na początku byłam absolutnie zachwycona tą książką i tym, jak ukazane zostało tutaj macierzyństwo. Znaczy no, ja nie jestem matką i nie sądzę, żebym kiedykolwiek była, więc może to nie ja powinnam się wypowiadać, czy to zostało ukazane dobrze, czy nie, ale dla mnie to jest przekonujące i takie trafne ujęcie. Tak sobie właśnie wyobrażam, że wiele matek może postrzegać swoje relacje z dziećmi. Podobał mi się właśnie ten aspekt, tak, ukazania relacji, tego jak ta matka się czuje w swojej roli i czym dla niej jest macierzyństwo. I też to napięcie, które jest związane z, no wiadomo, stresującą sytuacją. Oni się ukrywają, my nie chcemy, żeby zostali przyłapani. A wiadomo, że 4-latka nie jest tak łatwo uciszyć w sytuacji jakiegoś zagrożenia. Dziecko nie działa tak jak dorosły, nie potrafi na przykład do tego stopnia zignorować swoich takich potrzeb fizjologicznych, głodu na przykład, czy powstrzymać płaczu, więc kiedy tutaj matka musi ciągle uciszać tego syna, uspokajać, a on cały czas robi takie rzeczy, które narażają ich na większe niebezpieczeństwo, to wzmaga napięcie, irytację, i taki strach o tych bohaterów, więc to tylko pomagało w budowaniu tego napięcia. Ale później, jakoś w dalszej części tej książki, coraz więcej się tutaj pojawiało takich nielogicznych rozwiązań i takich absurdalnych rzeczy. Autorka decydowała się na dość oderwane od całej rzeczywistości tutaj przedstawionej wydarzenia i rozwiązania fabularne. To mocno zmieniło mój odbiór i mocno wpłynęło na to, że ja się jakoś tak wybijałam. Nie czerpałam z tej lektury tyle rozrywki, co wcześniej. I to na tyle, że skończyłam ją wystawiając 2 gwiazdki na Goodreads. To nie jest zbyt wysoka ocena i jestem mocno tą książką zawiedziona, bo miała ogromny potencjał w pierwszej części i już sobie tak myślałam, Jezu, ale fajnie, że znalazłam książkę, która jest typowo rozrywkowa, a jednocześnie jest taka na poziomie i taka dobra. I literacko jest dobra. Ale no, koniec końców średnio, według mnie. To już wszystko, o czym chciałam wam powiedzieć. Trochę się rozgadałam, ale też o żadnej z tych książek nie mówiłam wcześniej, więc miałam dużo do powiedzenia. Mam nadzieję, że coś was zainteresowało. Oczywiście podzielcie się swoimi lutowymi lekturami, co czytaliście w najkrótszym miesiącu roku, co was zachwyciło, co was rozczarowało. Czekam na wasze głosy i dzięki bardzo, że ze mną byliście. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!